Zaczynamy przygodę, to mój kierowca przede mną i jedziemy, moi drodzy, 3 godziny w nieznane. Jestem mega podekscytowana, żegnam się z Bangkokiem, ale największa przygoda właśnie przede mną, więc witam was i zapraszam. Słuchajcie, jestem w łazience na stacji i super rzecz, uwaga. Zapomniałam spakować go do walizki, więc wziąłam go ze sobą. Bez sensu, prawda? A jednak, bo tip numer jeden w Tajlandii, bierzcie swój papier toaletowy, bo go nigdzie nie ma. Kochani, dotarłam do mojej oazy. Jestem w moim pokoju na dworze na tygodniowym jogowo-medytacyjnym wyjeździe, pobycie. Już teraz czuję się zupełnie inaczej i nie będę tak bardzo się udzielać. Przez tydzień raczej nie będę niczego uwieczniała. Chcę całkowicie to przeżyć na swój sposób, także postaram się do was wrócić za tydzień, kiedy będę miała 2 dni na nagrywanie, pokazać wam, jak wygląda dzień na takim wyjeździe, ale teraz potrzebuję całkowicie wyłączyć się i poeksperymentować też dla was. I mam nadzieję, że wrócę z wieloma pomysłami i przemyśleniami. Uwaga, to jest mój nowy dom. Tu jest siatka przeciwko insektom. Tutaj będą moje rzeczy, a tam są pozostałe prana pods. A, tam jest łazienka, tak w ogóle. Tam jest łazienka. Idziemy właśnie do świątyni, która jest dosłownie za rogiem. Także zabieram was ze sobą. Dzisiaj cały dzień lało i po raz pierwszy się przejaśniło. This one's, you see how the other ones react because they are rooted. So this one closes off and that one closes off. And I haven't even touched them. They follow. Yep. Wow. They know. Do you think they're scared? Tak wygląda typowe śniadanie. Mamy tutaj ryż z kaszą gryczaną, świeże mango, orzechy, smoothie, trochę cynamonu, a tu jogurt gryczany. Strasznie to jest jasno, moi drodzy, ale witam was w niedzielę. I chciałam powiedzieć, że coś mi się zepsuło z aparatem, że nie mogę robić zdjęć, bo wszystkie są poruszone, a mam na auto i nic nie zmieniałam. Czy to możliwe, że przez dużą wilgoć aparat świruje? Dajcie znać, jestem ciekawa. Dzisiaj po raz pierwszy wyszło słońce, ale znowu zaszło, więc trzymam kciuki, żeby znowu wyszło. Nie spałam przez północy, ponieważ budziły mnie małpy i jeleń. Takie życie w tajskiej dziczy. Some food inspiration. Uwaga, misja dnia. Tak jak mówiłam, dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj jest dzień, kiedy jest targ. Targ jest w niedzielę i w środę w miasteczku Khao Tao, czyli tutaj rzut beretem. I to tak jest właśnie, że kiedy się idzie gdzieś z kimś, to nie za bardzo obserwuje się drugie. I w związku z tym trochę się tutaj pogubiłam. Jakaś miła pani idzie tutaj. No, w każdym razie idę. Może coś kupię i na pewno wszystko dla was uwiecznię. Dzisiaj jest pierwszy bezdeszczowy dzień. Mam nadzieję, że jutro już będzie cudownie. Zrobiło się maksymalnie
duszno, więc jestem cała spocona, dopiero co się przybrałam, ale cóż, witamy w Teopikach. Obstawiam, że muszę iść tam. Wygląda to bardzo ciekawie i powiem wam, wszystko jest w plastik opakowane. Hello. Ciastka, coś tam. Nie umiem czytać, jestem tu sama, co ja tu robię. Well. Fajnie, fajnie. Szczerze wam powiem, że te psy mnie trochę przerażają i wolę tutaj wrócić z Christiną albo z Rejem, bo przynajmniej będę się czuła jakoś tak bezpieczniej. Oni wiedzą, nie wiem, jakoś tak dziwnie mi tutaj sami w tej wiosce. Więc jeszcze idę zobaczyć, czy na pewno to jest ten targ, o który chodziło, czy nie ma czasem innego, i się stąd zwijam strasznie duszno. Boże, ale będzie się ze mnie śmiać. Stwierdziłam, że przejdę się wokół jeziora, naokoło do domu. I okazuje się, że ten market jest tutaj. Ja poszłam na inny market, zastanawiałam się, czemu jest taka bida na nim, czemu w ogóle nic tam nie można prawie kupić, bo nic nie jest oznakowane, wszystko jest jakieś dziwne. A to dlatego, że market jest po drugiej stronie jeziora, całe szczęście, że się na niego załapałam. Pewnie złapie mnie zmrok, ale trzymajcie za mnie kciuki. Jest! Było warto! Zadanie numer 1000, jak przejść przez ulicę i nie zginąć. O nie, właśnie tak. To zmienia postać rzeczy, moi drodzy. Uwaga, uwaga. Tak. O mój Boże. No dobra, mamy trochę mięsa, mamy obleśne sausages. Mamy tutaj ryż z dodatkami. I czuję się jak turysta. Ciekawe czemu. Wow, wszystko oczywiście jest w plastik pochowane, ale wygląda to, słuchajcie, niesamowicie. Tu można kupić czosnek, tu można kupić, kurde, Nescafe. Ale beka. Tutaj pięknie mamy owocki, mamy ryby. Ryby, po których chodzą muchy, jajka, różowe jajka. Nie wiem, czy mi się poda taki styl vlogowania, ale po prostu sobie idę i komentuję, bo nikt mnie tak nie kuma. To małe coś, co widzicie, to są małe oberżyny, małe bakłażany. Ale czad. Ale jestem gapami, tak łatwo tego nie... Taka to bym to przegapiła. Pięknie to wygląda. To jakieś kandyzowane owoce. Tutaj zakładam, że tofu. To jakieś obrzydliwe rzeczy, obrzydliwe mięso. Tu jeszcze jakieś owocki. Tej pani ma jakieś rzeczy. Ciekawe, czy mnie w ogóle słychać. No nic. O, tutaj mamy jakieś rzeczy. Pojęcia nie mam, co to jest, ale się uśmiecham. Ale czy do dnia. Porozmawiajmy o tym, jak mówiłam, że nie będę używała mediów społecznościowych, znaczy Instagrama, więc oszukuję samą siebie i się wycwaniłam dzisiaj, bo wyłączyłam internet, bo jest tam Wi-Fi, bo tam komunikuję się jakoś, powiedzmy, z rodziną. Natomiast w trybie offline zaczęłam przerabiać zdjęcia. Pozdrawiam tutaj Asię Banaszewską, dzięki której rozkminiłam, jak używać Lightrooma, i stwierdziłam, że w sumie jestem na wakacjach i nie będę nic wrzucać, bo sobie obiecałam, ale zawsze nauczyć się przerabiać zdjęcia troszeczkę inaczej mogę. No, czy to jest oszustwo, czy nie, jest mi z tym dobrze, właśnie się poślizgnęłam w kałuży, w związku z czym chyba wszechświat mówi mi: Karolina, skup się na tym, że jesteś w Tajlandii, jest pięknie, a zdjęcia przerobisz, jak będziesz w zimnej Polsce. Więc słucham tego i słuchajcie, wracam, już zostawiam na dzisiaj telefon. Drodze też postaram się jakoś z nim nie latać, bo wiecie, jestem dosyć skrajna. No, także dzisiaj czeka nas jeszcze obiad, prysznic. I miejmy nadzieję, że lekka noc, bo słuchajcie, wczoraj, bo już nie pytałam wam, wczoraj nie mogłam spać. Już nie mogłam zasnąć, bo poszłam do łazienki i spotkałam jelenia.
A następnie, może wam już to mówiłam? Jezus, ja już nie ogarnię. Prawda. Potem nie mogłam spać jakoś nad ranem, bo słyszałam małpy i jelenie i się... No nie wiem, że bałam, ale jakoś tak coś mi się nie szło spanie. Więc hopefully dzisiaj będzie lepiej. To się nazywa zachód słońca i słychać w tle wodę. Pięknie jest. Dzień dobry, tutaj Karolina, mały motocyklista. Jedziemy skuterkiem do miasta. Chyba do miasta. W jakieś fajne miejsce. I w końcu dzisiaj wyszło słońce i jest przepięknie. To jest najfajniejsze miejsce na świecie. Słuchajcie, tutaj zatrzymają się goście Reja i Kristiny, którzy nie chcą spać na dworze, tak jak ja. Mieszkają w takich chatkach. Boże, ale czad. Thank you. It's so nice. Yeah, I love them. Beautiful. Oh, thank you. A little. Tutaj wylosował się mój szczęśliwy numer i była to siódemka z kartką dla mnie, z lekcją dla mnie. O mój Boże, o ile się nie mylę, to tam siedzą sobie trzy małpy. Zakładam, że jak już tam dojdę, to zwieją, ale to nie jest normalne. Co nie? Przyszłam na plażę i nie sądziłam, że będzie tutaj tyle osób, więc teraz ja po prostu odpocznę, a potem wam powiem, co chciałam wam opowiedzieć. Może jutro? Trochę więcej o tym miejscu, o tym, co tutaj można robić. Trochę wam je najzwyczajniej w świecie zarekomendować. Plus bateria mi wysiada, a jeszcze dzisiaj mam mini wycieczkę, więc chcę oszczędzać. Wytłumaczcie mi proszę, co kieruje człowiekiem, który nie bierze ze sobą ręcznika na plaży i teraz nie mam jak się połóżć, jestem cała mokra. Bo ja nie mogę uwierzyć, że to miejsce naprawdę istnieje. Piękne. Widzicie te linie? One rosną, gałęzie zwisają z gałęzi i wrosną w ziemię. Wow. I dowiedziałam się właśnie, że wszystkie żółte liście, które widzicie, to są tak zwane liście, które zostały poświęcone. Tutaj nie chodzi o nic świętego, tylko po prostu jest bardzo słona woda i żeby sól nie zatruwała całego drzewa, to drzewo wybiera sobie liście. Tak jak widzicie, to na przykład tutaj pomarańczowy liść, no i te wszystkie, które są tu. I wysyła całą sól do tego liścia. Liść umiera i dzięki temu drzewo nie jest zasolone. Czy natura nie jest genialna? Dzisiaj próbuję kawę z mlekiem sezamowym, z czarnego sezamu. A tak tworzy się śniadanie, słuchajcie. Owoce, ryż. I zaraz tutaj doleję smoothie i orzeszki. A taki mam widok. Dzień dobry z raju. No, a tak, kochani, prezentuje się moje śniadanie. Mamy zielony smoothie na górze. Trochę orzechów i ja siadam sobie tutaj. Dzisiaj miałyśmy lekcję w tej uroczej kafejce. Tutaj jest taki mini barek, a tam dalej szłyśmy do ogrodu. I odbyła się tutaj nasza lekcja o odżywianiu. Pytanie za 100 punktów. Co daje mi tyle samo szczęście, co dobre jedzenie? Masaż. Właśnie idę na masaż tajski całego ciała. Tyle szczęścia.
Okej, o ile się nie mylę, tu mamy health center i tutaj robią masaże w tym oto budyneczku. Więc życzę miłego masowania. Tutaj właśnie mierzyli mi ciśnienie. Can I take it out? Then, or you take it out? Hi. Z tego miejsca z poderganymi włosami chciałabym podziękować Tają za to, że wymyślili swój masaż. W tym oto przebranym stroju spędziłam godzinę mojego życia. Dziękuję. Can I sit outside with the tea? Kapunka. Czy może być bardziej idealnie? Ja, moja książka, popołudnie i takie towarzystwo. Jestem, moi drodzy, w miejscowości Hua Hin. Mamy piątek, przyjechałam tutaj sobie trochę pozwiedzać, zobaczyć słynny dworzec, park i tyle. Powiem wam, że jest tutaj całkiem uroczo. Dużo marketów, dużo straganów i upał! Jako, że chciałabym wam dawać jakieś użyteczne informacje tutaj też o Tajlandii, to jest stacja Hua Hin Railway Station, która została wybudowana w 1911, a ten budynek taki, jaki widzimy dzisiaj, powstał w 1926 i jest to ogromna duma tego miasta, ponieważ jest inspirowana stylem wiktoriańskim, a oni niestety bardzo lubią upodabniać się do zachodu, do Europy. Także jest to bardzo piękny budynek, bardzo ładne kolory i to jest główna atrakcja miasta.